Listy do ministra zdrowia czy wojewody śląskiego, jak i śle częstochowski samorząd są podyktowane troską o chorych, których w ostatnim czasie w mieście drastycznie przybywa. Jak wiemy, infekcja jesienna przyszła z nasileniem. Mamy dwie infekcje, i grypową, i covidową. Bardzo dużo pacjentów mamy na SOR-ach, na izbach przyjęć i po prostu ci pacjenci, którzy są zdiagnozowani w kierunku COVID, którzy oczekują w miejscach izolacyjnych, no właśnie w szpitalach na tym pierwszym poziomie, potem nie mają możliwości, aby ich przewieźć do szpitali już typowo covidowych, czy też takich o podstawowym zakresie, czyli zakaźno-obserwacyjnych, czy też już takich wysokospecjalistycznych. Niestety chorych jest coraz więcej, a miejsc w szpitalach jakby nie przybywa. I efekt jest taki, że karetki pogotowia wystają pod SOR-ami, izbami przyjęć. Nie mają gdzie jeździć z pacjentami. Dużo jest osób, którzy nie są zdiagnozowani, są podejrzani. A jeśli na tych miejscach izolacyjnych w szpitalach przebywają pacjenci już zdiagnozowani w kierunku COVID, jeśli szybko nie opuszczą tych miejsc, no po prostu sytuacja będzie naprawdę dramatyczna. Czego zatem Częstochowa oczekuje od władz rządu? My oczekujemy od rządu tego, aby były rozwiązania systemowe, aby tyle miejsc było covidowych stworzonych na różnych szczeblach, aby można było po prostu pacjentów szybko diagnozować i szybko pomagać. To rząd powie, no to twórzcie. Tak, ale to muszą być odpowiednie rozporządzenia, odpowiednie działania właśnie ze strony rządu, odpowiednie zasady finansowania. To nie jest tak, że my nagle stworzymy taki oddział, bo to i trwa, to są różne też i możliwości szpitali, zwłaszcza powiatowych, bo tu nie musimy zapomnieć o tym, że przecież my mamy jeszcze inne choroby. Miasto nie ma wątpliwości, że obecnie polska służba zdrowia żyje w chaosie. Te działania dzisiaj to są takie działania chaotyczne bardzo i tak na szybko podejmowane. No ja wiem, że są różne przemyślenia, że są próby, aby takie miejsca tworzyć, aby tą opiekę zdrowotną organizować w inny sposób, ale faktycznie był to czas lipiec, sierpień, kiedy można było się już przygotować, kiedy być może likwidacja tych szpitali jednoimiennych nie była takim dobrym pomysłem, bo właściwie je zlikwidowano. A teraz jakby na nowo ta koncepcja tworzenia tych szpitali koordynacyjnych to nic innego, tylko tych szpitali właśnie jednoimiennych. Więc tak wygląda na to, że za późno może i teraz w wielkim chaosie, a my po prostu dlatego sygnalizujemy, no bo wiemy, co się dzieje z naszymi mieszkańcami.